Mamy koniec października, więc bez zbędnych ceremonii przejdę do konkretów i do tego, co wyjątkowo przydało mi się w tym miesiącu. Pierwszą taką rzeczą jest coś, czego jeszcze chyba w historii tego kanału i przydatnych na tym kanale nie było. To jest pierwszy raz, jak mówię o tego typu przydatnej rzeczy. I tą rzeczą jest słowo. Słowo, które mnie niesamowicie zachwyciło i zafascynowało, a jednocześnie uważam, że wyraża bardzo wiele. I ja strasznie lubię takie słowa, które bardzo dużo sobą wyrażają. I to jest w ogóle chyba jedno z moich ulubionych słów. I tak, ono istnieje, bo ono brzmi tak trochę slangowo i tak kolokwialnie, ale to słowo naprawdę istnieje. Sprawdziłam w słowniku PWN i tym słowem jest słowo bieżączka. Po prostu jest cudne. Ono brzmi trochę... Co to znaczy? To są w ogóle wszystkie te rzeczy, które są jakby bieżącymi sprawami i które mnie zalewają. Mnie, no ciebie, kogokolwiek, które zarywają po prostu i są takimi bieżącymi sprawami, które trzeba ogarnąć. I to słowo wyraża po prostu tak dużo, bo ono wyraża z jednej strony, trochę mi się kojarzy z chorobą, z rzeżączką i to jest pewna choroba, że cały czas jest tyle rzeczy do załatwienia, cały czas jest tyle spraw. Z drugiej strony ma w sobie coś takiego uroczego, jest takie zdrabniające bardzo. W związku z tym coś jak sprzączka, o, mi się kojarzy z czymś małym i takim ładnym, więc ma w sobie pewien urok i ma w sobie pewną taką przewlekłość i pewną taką permanentność, więc po prostu słowo bieżączka jest świetne, jest po prostu cudowne. To może być jakaś bieżąca sprawa, ale to może być zbiór bieżących spraw. I po prostu słowo bieżączka robi u mnie karierę. I naprawdę super jest. Bo ona naprawdę bardzo mocno potrafi skrócić to, o czym chcę powiedzieć. Bo jak mówię bieżączka, no to jest takie hasło, że po prostu chodzi o moje bieżące sprawy, bieżące problemy, bieżące rzeczy, którymi muszę się zająć. Właśnie, żeby wytłumaczyć to słowo, trzeba użyć tylu rzeczy. A ono wyraża po prostu samo w sobie tak dużo. Więc tak, słowem miesiąca jest zdecydowanie bieżączka. Drugą rzeczą jest coś, co zaraz pokażę na przebitce. Już nie nosiłam tego po domu. Natomiast to jest taki mały patencik, takie małe DIY domowe, które po prostu ostatnio jest hitem u nas w domu. To, że ja czyszczę octem, to chyba nie jest żadna nowość. W sensie bardzo lubię ocet w domu jako środek czystości. I mi już po latach, bo to już są w tej chwili lata używania, mi już po latach używania ocet kojarzy się z czystością. Autentycznie mam coś takiego, że jak wchodzę do pomieszczenia i czuję zapach octu, o, było sprzątane. Ale wiem, że to nie zawsze tak działa i nie na wszystkich i często ocet jest taki nieprzyjemny. I patent, który wyczytałam w takiej książce, ja chyba o niej za jakiś czas opowiem tak bliżej. W każdym razie takim patentem na to, żeby sobie ten ocet trochę oswoić i dalej z niego korzystać, jest skórka od cytryny albo od każdego innego cytrusa. Ja akurat używałam skórek od limonki i od cytryny i wystarczy takie skórki po prostu do słoika, oczywiście słoika po ogórkach, bo taki jest najlepszy. Wystarczy je po prostu razem z tym octem zamoczyć je w tym occie i zostawić. I to było zabawnie, bo pamiętam, że po jakiejś imprezie właśnie zostało nam dużo, dużo cytrusów, skórek i tak dalej. Ja to wszystko porzucałam do tego słoika i zapomniałam o tym. I któregoś razu Michał jakby rozrabiając, ponieważ my trzymamy sobie taką butelkę z octem i z wodą i z odrobiną płynu do naczyń jako taki środek czyszczący, to Michał użył właśnie tego octu. No to jest hit. Po prostu wszystko tak ładnie pachnie cytrusami i to nie jest taki sztuczny cytrusowy zapach, tylko on jest właśnie taki bardzo naturalny. Więc ten cytrus zdecydowanie jest hitem i po prostu powoduje, że wszystko bardzo ładnie pachnie cytrusowo. Więc zdecydowanie to już jest coś, co z nami zostanie, bo wystarczy po prostu obierając, ja bardzo często piję herbatę z cytryną, natomiast nie lubię ze skórką. Poza tym nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest mit, ale mówi się, że dużo jest tam niepotrzebnych różnych substancji, więc ja tą skórkę zdejmuję i zamiast ją wyrzucać, po prostu wrzucam ją do słoika. I tym sposobem mamy aromatyzowany cytrusami ocet, który się świetnie sprawdza do czyszczenia. I trzecią taką rzeczą jest coś, co chodziło za mną bardzo długo. I bardzo długo się zastanawiałam nad kupnem.
bardzo długo też miałam to jakby w zakładce obserwowane na Allegro, ale finalnie udało nam się to tutaj kupić za jakieś 15 euro na miejscu. W związku z tym już nie ściągałam tego z internetu. A tym przedmiotem jest lampa budząca, czy też lampobudzik. Lampobudzik, zwał jak zwał. Chodzi generalnie o urządzenie, które jest budzikiem i wybudza oprócz tego, że dźwiękiem, to przede wszystkim światłem. Ja mam ten problem, że bardzo źle mi się wstaje w momencie, jak jest ciemno, szaro, czarno na dworze. No a teraz, szczególnie w tym kraju, to jest po prostu stan permanentny. W związku z tym, no ja wstaję najczęściej przed wschodem słońca, czyli około godziny 7. Często wcześniej próbuję się zbudzić. I w momencie, jak po prostu wyrywa mnie dźwięk alarmu z takiej głębokiej fazy snu, to się czuję ogłuszona i najczęściej odpuszczam i idę spać dalej. I to się po prostu mija z celem i to się kończy 5 drzemkami i w ogóle nie. Dlatego tym, co fajnie się sprawdza, jest wybudzanie światłem. Polega to na tym, że mniej więcej pół godziny przed tym, jak powinnam wstać, lampa zaczyna powoli się rozjaśniać. Ona się włącza i bardzo powoli się rozjaśnia. Od takiej zupełnej ciemności do naprawdę takiego mocnego światła. I jakby pomysłem tutaj jest to, że to ma imitować wschód słońca. No wschód słońca to nie jest, ale rzeczywiście działa. I to mniej więcej tak od 3 tygodni robi po prostu furorę, bo w momencie, jak już dzwoni ten budzik i w momencie, jak dzwoni mój telefon, to ja już jakby gdzieś tam pod powiekami to światło do mnie dotarło, mój mózg już jest trochę pobudzony i naprawdę dużo łatwiej się wstaje. I takie lampy są, tak jak mówiłam, dostępne na Allegro, więc jeżeli ktoś ma, tak jak ja, problem ze wstaniem i po prostu nie ogarnia kwestii wstawania i budzenia się, to to naprawdę pomaga. To nie sprawia, że jestem bardziej wyspana, bo to jest zupełnie wina innych problemów, czyli tego, że za późno chodzę spać. Ale zdecydowanie ułatwia to po prostu wstanie i wybudzenie się rano. No i to w sumie by było na tyle, także tylko 3 rzeczy. Jest sporo rzeczy, które testuję, z którymi się dopiero zapoznaję i w kwestii pielęgnacji, i w kwestii takiego ogarniania życia i radzenia sobie z codziennością. Natomiast no, stwierdziłam, że na siłę nie będę tutaj pchała czegoś, do czego jeszcze nie jestem przekonana albo jeszcze nie wytestowałam do końca. Dlatego dajcie znać, jak Wam minął październik i co Wam się w tym miesiącu przydało. Jakieś takie może gadżety do zadań specjalnych. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo jak widać, nawet jakoś w miarę mi ostatnio idzie, więc jest szansa, że będzie więcej treści. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.